Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Eli, tam jest Dina, a to jest The Last of Us 2. Na szczęście dokładnie w tym miejscu, gdzie być powinniśmy. Też nie w sensie, że koło kadłubka, nie no, prawie że ma jeszcze dwie górne kończyny, ale życia w nim nie ma, to jest tutaj w tym wypadku najistotniejsze, ale takie coś robi z ludźmi mina. Nie, a do tego po prostu upewniam się, że jesteśmy w dobrym miejscu, bo intensywna burza z piorunami i do tego nawałnica spowodowały, że wyłączono mnie prąd, więc konsola też się sama wyłączyła. Dobrze, że gdzieś tam zrobiłem tego faktycznie save'a, jak zwykłem robić między materiałami. No dobra, jesteśmy. Wszystko wyzbierane. Się nabiegałem ostatnio. No, znaczy inaczej. Nie będę mówił, że wszystko, bo na pewno nie wszystko. Zresztą tutaj jeszcze do sprawdzenia. Jeśli mnie tu nie było faktycznie. O, tutaj Max. Nie, dobra, pamiętajmy, z czym trzeba chodzić teraz w takim wypadku. Dobra, i do banku. Na dzień dobry. W poprzednim banku była strzelba, a tutaj? Chyba, że już tu byłem. Starczy jedna rzecz do podniesienia i już będę wiedział, że to jest nowa lokacja, ale... Póki co ani jednej takiej rzeczy. Bardzo możliwe, że tu byłem. Tak, byłem tu. Próbowałem skoczyć na tym oknem. Dobra, czyli skoro nie tutaj, to... To gdzie? Nie, tak zupełnie szczerze, gdzie teraz? W tamtym kierunku? Kolejna brama? No, pewnikiem tak, dobra, ale rzućmy okiem. Nie, tam już byłem. Poza tym więcej wilków znajdę pewnie po tamtej stronie, tak podejrzewam. Nie, ale naprawdę ładnie to wygląda, no musicie przyznać. Zwłaszcza, że materiały rzucam w 60 klatkach na sekundę, co prawda nie wiem, czy to nie śmiga w mega turbo płynnych 30. No, a nawet jeśli... A co tobie się stało? Że wzdychasz. A, skoki przez płotki. No to jak ładnie śpi. Nie, dobra. Czyli tu byliśmy. Są zwłoki, tak. Eli tu było. Aha, czy to było tu? Albo może to idzie rozwalić? To mocowanie. Albo nie trzeba będzie? Okej. Może drzwiami. Ja przez sekundę miałem wrażenie, że mnie tu nie było. A może faktycznie, rzeczywiście mnie tu nie było? Ej! Jak? Nie, naprawdę, wydawało mi się, że przetrząsnąłem całą tą lokację, cały ten budynek. Jesteśmy jeszcze kondygnację wyżej niż poprzednio? No przecież nie, no tu jest trochę ciemno. No, wygląda, że mnie tu nie było. Albo bardzo nieładnie pozostawiałem rzeczy, bo może miałem już ich maksymalną ilość. O, to też jest możliwe w sumie. W sumie tak, max zdrowia, alkohol. Dobra, rzućmy jeszcze okiem. Co ja to mogę zmajstrować? Ej, serio, mam max praktycznie wszystkiego. No, oprócz tego. Nie. Od razu. Nie, jak widzieliście, mina potrafi urwać nogę, a nawet dwie, więc będziemy jej w miarę często używać. Aby że się nie na dole byliśmy. Kurde, gdzie teraz? Dina, dawaj podpowiedź. A, dobra, pamiętam. Ej, w sumie nawet w dobrym miejscu dałem się wyprowadzić. O, Max. Dobra, kogoś wypatrzę. To parę strzałów z broni krótkiej poleci. Nie, ale sobie nie podejrzewam, żebyśmy tutaj wrócili teraz. No to zaraz. Jak tu? Czy jesteś pewna, że chcesz wejść w generator? Ej, a może mi się... No skacz, no dawaj. Nie, ale dobra, skoro tak, to... Ej, a właśnie, a może coś tam jest rzeczywiście? W co mógłbym strzelić? Ja po prostu chciałem zrobić tak. O, na tej zasadzie. O, może... O, tutaj sobie... Strzelmy. Nic. Autentycznie nic. Dobra, wygląda, że okolica będzie w miarę spokojna, ale po upadku może być inaczej. Aha, tutaj się nie mogliśmy przedrzeć. Dobra, pamiętam. Max butelek. Coś to sugeruje. A, bardzo możliwe. Jesteśmy po drugiej stronie punktu. Co teraz? Może cię podsadzę w górę? Już. Ale kurczę, ta latareczka mogłaby zostać wyłączona. No i na głowę. Dobra, pytanie, wciągniesz mnie z powrotem tam? Znaczy z powrotem. No, ej, tam jeszcze nie było. Ej,
Ojej, nie. Nie mówcie, że to jest okrągły budynek. Motyw z psami teraz. Nie, no ej. Chodźmy. Dobra, jakby co... Mamy coś dla psów też, ale... Nie jestem fanem strzelania do zwierząt. Tym bardziej w realu, ale nawet w wirtualu też nie. Nigdy bym cię nie puściła samej. Oj, ktoś tu zginie. Oj, ktoś tu zginie! Co to kurwa było? Wbiegł w pułapkę. Nie wiem, nawet nie patrzyłem. Co? Ładunek wybuchowy. Uważaj na sznurki. Oj, zarażeni, tak? Ej, z takiego... Właśnie tego nie kumam. Niektórzy widzą z bardzo daleka, a niektórzy praktycznie z bliska, ślepi jak krety. No Diny na przykład nie widzą. Nie, może to z racji karnacji? Z lepiej maskującą się tutaj bohaterką, ale... Właśnie pytanie, nie ja go zabiłem, więc czy będzie miał jakieś zapasy przy sobie? Ej, pułapki... Ej, w sumie... To można wykorzystać na naszą korzyść. Dobra, sobie tak. Zapraszam. No najlepiej wszyscy. I najlepiej tędy. Zerwiecie dla mnie ten sznurek. No widzisz, czy nie widzisz? Nawet... O, dobra. Pomrugałem latarką. Starczyło. Dobra, a tego już będę musiał pewnie... Ej! Nie będę musiał sam. Bo Dina wykonała większość roboty, ale jestem ciekaw, czy ja bym nie zaczął celować? Czy ona by przestała strzelać? No, faktycznie dobre, no, wykorzystane. A kurde, mogliśmy w ogóle nawet tego jednego naboju nie zmarnować. Ej, to wszystko urywa nogi. Ojojojo, byśmy mieli, co by urwało Eli. O, ale właśnie, tędy się przedrę jakoś. Jak będzie kolejny zarażony, trzeba pamiętać, że tam jest pułapka. Teraz tak, przez okno bezpiecznie, czy drzwiami? Raczej przez okno. Tutaj, kurczę, sznurki teraz jeszcze do wypatrywania dodatkowo. Dobra, to chyba było do strzelby. Nie, z tej promocji nie skorzystamy, wszystko już wyprzedane. Te kroki, Dina, to jesteś ty, tak? Dobra, i stoisz wyprostowana, czyli raczej spokojnie. Co my tu mam za kartę? Kandelabra, coś ze światłem? W sumie kandela to miara światłości, jeśli dobrze pamiętam. Dosłownie. Kandelabra. Mhm. Tak wygląda. Bohaterka. 60-80. No, już lepiej. Society of Champions, jak Sophie... Ecuy? Czy to francuski jakieś tam będzie? Dobra, pewnie Aucoin. Doktor Uckerman. Wpadła do jeziora lawy. Ups, przypał. Choć zostawiono ją na pewną śmierć. Sorry. Raczej, jeżeli ktoś wpada do wulkanu pełnego lawy, to nie wysyła się misji ratunkowej, nie? I zjeżdżają goście na linach. Grzebać tam, czy przypadkiem na dnie się nie czai ten wstrzymujący oddech jegomość. No nie, no nie, po prostu nie. Ale zdołała się wydostać. A teraz potrafi używać ognia niczym broni, pod warunkiem, że nie zmarznie. Kiedy nie pracuje w Society of Champions, tymi dniami tropi doktora Akmana, który jak sądzi więzi jej brata. Czyli brata kartę pewnikiem też znajdziemy. Jeśli mi się uda jej nie przegapić. Nie, dobra, jeden nabój do Magnum by się przydał. Joel, byłeś tutaj kiedyś? Może zostawiłeś coś po sobie? Ale dobra, zobacz, szmata czy alkohol? Alkohol, dobra. Co my tu możemy? Nic nie możemy, kurde, bo ja nic nie używam z tych rzeczy. Zawsze pieprzać mołotowami, bombami i minami zaraz, serio. Bardziej denerwuje mnie to, że nie mogę podnieść czegoś, co leży po prostu. A tu? Z kolei? Tu nic, dobra, ale pamiętam o sznurku. Dobra, tu oczyszczone. Przynajmniej z tej strony. No, chciałoby się powiedzieć ręka, noga, mózg na ścianie, ale tutaj tylko noga. To właściwie udo, samo udo. Ale dobra, chwilę temu byli tutaj ludzie, teraz zarażeni. Jak oni pilują? Już pomijając, że prześliznął się Tommy, parę osób zabił, ta dwójka też
trup ściele się gęsto. Co tu się dzieje? Z obroną? Patrole jakieś coś? Chyba musimy tam zejść. No, bardzo możliwe, że tak, ale pozwól. Jeszcze delikatne przeczesywanie ściany. No dobra, wolimy tu, czy wolimy tam? Nie, wolimy tu. Jeżeli już. I tak pewnie się ześlizgnie. Aha. Nic, tylko ubrudzona błotem. A ty? A ty byłeś tutaj, tak? Dłuższa przejażdżka. I dup slide. Tylko prosto w wodę. Ale w sumie... Nie, ale w sumie to błoto można umyć. W wiadomy sposób. Czołgać się w wodzie. Ej, prawie zanurkowała. Ej, właśnie. To by można było sprawdzić. Czy na takiej mieliźnie można się utopić teraz? A dwa, czy jeżeli się już będzie Ellie topiła, czy Dina zainterweniuje? No bo, sorry, tak dać się komuś, kogo się kocha, potencjalnie, utopić się w kałuży. No, no trochę, no, niedopatrzenie, prawda? Ale ona tam bezpodstawnie pewnie nie stała tutaj. Coś tu może być. Ale pod warunkiem, że Ellie chciałaby się tam wspiąć, ale nie chce. To cała Lia. Co jeśli zdąży sobie stamtąd pójść? Wolę się nad tym nie zastanawiać. Czemu się uparli tak na tą Lię? No, okej. Okay. Ona była w tamtej grupie, tak? Powinniśmy poumieszczać takie druty wokół. Nie mogę zrobić sposób na chory. Co mój głupie. Choć pewnie paru włóczęgów wyleciałoby w powietrze. Postawiłybyśmy znaki, ostrzeżenia. A jeśli ktoś nie potrafi czytać? No to rysunki. Wiesz, stopę zahaczającą o drut i ogromny płomień. No, jest to jakiś sposób. Lubię cię. Chcę to na piśmie. Poznałam kiedyś faceta. O kurde, nie sądziłem, że teraz pójdzie taka rozmowa. Jak ludzie się tam poruszają? Był sam. Czekaj, mieszkał sam w mieście? Miał problemy z zaufaniem. To smutne. Skutecznie. Przecież nie musisz wcale wybierać między przetrwaniem a życiem wśród ludzi. To nie jest czarno-białe. Ale podejmujesz... Bierzemy to. Bardziej ryzykujesz, żyjąc samotnie. Co, gdyby został ranny? Albo zachorował? A co, jeśli ktoś inny zachoruje? Albo będzie ranny? To dodatkowe, no wiesz, obciążenie, które stawia cię w gorszej pozycji. Tak, to też prawda. No ale bez przesady. Nie, dobra, ale też bez przesady z tym, że nie mogę tego podnieść. No serio, kurde, co to jeszcze mogę zrobić? A nie, no nie mogę przekroczyć, no jak widzicie. No do jasnej cholery. No dobra, trudno, zostawiamy i czołg w sumie. I zapasy. No dobra, tutaj nic. Dalej już nie będzie. Ja myślałem, że jakaś sekretna miejscówka. No faktycznie czołg, no. Mały ten sekret nie jest, ale też w sumie jest to mały sekret, bo nie sposób nie zauważyć, ale... Ohohoho. Warto było tędy, a nie na okrętkę. Nie, teraz jeśli chodzi o amunicję, całkiem spoko. W sumie jeżeli chodzi o wszystko. Jakaś walka z bossem może? Zapłonie długo? O, co za graffiti? A, chciałbym zobaczyć z bliska. Pewnie o tym samym, tak? To może być. A ktoś, kto chce, byśmy poczuły jej miłość. Myślisz, że jest związana z wilkami? Czy to jest dyktatorka? Ale sorry. To zajebiście dziwne. Rzadko zdarza się mówić słowo dyktator w żeńskiej formie. Ale czy to jest dyktatorka wilków? Czy tam WLF-u zwał jak zwał? Stop, ale czy to nie była Abby przypadkiem? Nie, za mało barczysta. W sumie zbyt kobieca. W sumie tu mamy. Coś jeszcze nie mogę podnieść zapewne. A niekoniecznie, niekoniecznie, bo tylko jednej rzeczy nie mogę. Viva, mam nadzieję, że wiadomo, że to się dotrze. Widziałem, co się stało. Włamał się do ciebie WLF i zabrał wszystko, co ukradł Jimmy. Kosztowności, dokumenty, tożsamości, kartki żywnościowe.
Nie odpowiadał na pytania, powtarzał tylko, że nie wie, skąd się to wszystko wzięło. Próbowałem z nimi rozmawiać, tłumaczyć, jak tu jest ciężko. Ale Fidra o nas zapomniała i musimy robić rzeczy, z których nie jesteśmy dumni. Wydawało się, że się uspokoili, ale wtedy znaleźli w jego kieszeni modlitwę z serafitów. Próbowaliśmy ich zatrzymać, przepraszamy. Raul i Heather. I tutaj zwłoki, tak? Au. No, sądziłem, że jakoś inaczej to się skończy. To znaczy źle, a dla kogoś innego. A tu nie przejdziemy, sorry. Któryś z nich będzie żywy. Jak nic. Ej, tu już nie mamy Maxa, więc trzeba się rzucić na broń z tłumikiem? Też nie. Szkoda tłumika. Wygląda, że Max mamy... Wiecie, gdzie mamy Max, chyba? Nie przypadkiem tutaj? O nie, na pewno nie. Ja mówiłem, że jest fajnie? Nie jest wcale tak fajnie. Jeśli chodzi o amunicję. Dobra, to w sumie... Mamy Max w wielu innych rzeczach. Bomba ruszająca, na przykład butelka, młotow. Można rzucić. Dobra, w sumie. Gdzieś pewnie tak będą sznurki zaraz. Czyli zaraz zobaczymy pewnie ludzi. Albo strzelającego zarażonego. Co byłoby dziwne, ale no, właśnie. Konik? To czy nie jest gwiazdka przypadkiem? Patrz. Koń Tomiego. Tomie? Uła! Zarażeni nieźle go skubali. A czyli zarażeni, dobra, nie, myślałem, że też to jest... Nie no, w sumie nie wygląda, jakby wbiegł w minę, czy tam w pułapkę. Żyje? Jest w ciąży? Zapach. Nie no. Akurat to jeszcze nie jest możliwe. Dobra. Musiał pójść na piechotę. Dasz radę iść? Nic mi nie jest. Żyganie nie przeszkadza wchodzeniu z grubsza. No, szkoda konia. Ale poginęło ostatnio, dosyć hurtowo. I nasz konik, i konik to nie, Tomiego. I tam, czy? Może zapasy? Ej, czy to jest sprawka bobrów? Nie, pewnie nie. Ale coś tu jest. Jakbyś raczyła, no właśnie, swoje szanowne cztery litery władować tutaj na górę, żeby nie było źle. Nie, coś kiepsko nie jest z tym skakaniem, serio. Ja, dobra, właśnie, koktajl Mołotowa? Przygotowany. Ale czy podpalony? No, mogłeś go podpalić, ja? Ja rozumiem, że teraz w Bostonie nie wybuchła wojna. Jesteśmy mokrzy, ale... Ej, właśnie, sprawdźmy. Czy niepodpalony koktajl Mołotowa po prostu się zapali? Czy nie? Dobra, jakby co dla potwierdzenia. Teraz na pewno cała zawartość plecaka Eli jest mokra. Łącznie z zapalniczką Zippo, którą pewnie odpalała. Nie widzę tu wilków. No, nie. Mokre z ręki cieknie. Ja aż chcę to sprawdzić, serio. Widzisz stację? Ktoś tam chyba się przesmyknął, albo to była wiewiórka. W tę stronę. W górę. Dobra, widziałem stąd, ale... Wiecie, tak w górę? Dobra, to my w prawo. Zawsze lepiej inną ścieżką. Więcej trupów. Oj, to już jest klikać. Tommy na pewno tu był. Miejmy nadzieję, że to był Tommy, a nie WLF. Pewnie poszedł tamtędy. Całkiem możliwe. Okej, cegła, jakby co? Wejdziesz tamtędy. No, też się zgadzam, ale... Żeby nas nic nie zaskoczyło przypadkiem za dziecko. Dobra, zachowuję się w miarę głośno, więc... Jeśli... Właśnie widzę. No, ale sama... Sama prawie w nią wlazłaś teraz. Pełno ich tu. Jakbyś zakręciła tyłkiem. Mimo to, jeden zły krok. No, właśnie, jedno złe zakręcenie tyłkiem. I po tobie. Ale trzeba będzie się... Ale właśnie, czy będę mógł dołem, albo... Albo właśnie. Może po to jest ta butelka. Nie ma co mołotowem rzucać w sumie, ale...
Właśnie, w którą część pułapki najlepiej? Tu jest związana podwójnie, to jest duża szansa, że trafię, po prostu. Działa. Nie do końca, To stukłem sztuczka butelkę, którą Joela. chciałem podnieść. To jest, było coś jeszcze, nie? Cegła chyba. Tak jest. Dobra, zastawione materace, nie wejdziemy. Nie, serio, ale beton. Co? No dobra, więc tędy nie przejdziemy. Eli, proszę cię, solidna barykada. Tyle sposobów, żeby się z tym uporać. Tutaj mołotowa, żeby podpalić materac z drugiej strony. A, dobra, nieważne, to jest tylko materac, on nie waży 100 kilo. Bez przesady. Dobra, ale nie szkodliwiliśmy szturek z tamtej strony, a poszliśmy drugą stroną, no brawo. Bardzo, kurde, mądrze. A to wszystko widzę, spokojnie. No, zmordujemy cegłę na tą szybę. Pytanie, czy w ogóle chcemy tam wchodzić póki co? Bardziej bym sprawdził jednak tę stronę. Na po coś poświęciłem te dwie butelki w sumie. O, kolejne mocowanie, kolejny sznurek. Nie no, dobra, tym razem zaoszczędźmy. Tylko aby przyszło co do czego, tak naprawdę. No. Chciałem szybę stuc. Nie, aby przyszło co do czego i bym musiał uciekać. No to słabo. A, i tak w ogóle Claymore, chyba. Mina przeciwpiechotna, kierunkowa. Ta trawa mnie stresuje. No, ciężko je zauważyć. No, faktycznie. No, tutaj jest jedna na pewno. Nie, ale dobra, chyba o to chodziło, żeby dostać się właśnie w to miejsce. Dobra, to specjalnie chodzę, wypatrując sznurków. Na razie nic nie widzę. A wy pewnie zwróciliście uwagę, że za nas już biegać sobie tak dziarsko truchcikiem. Oj, to teraz już bardziej zwykły chód. Ej, bardzo ładna szyba, komuś by się mogła przydać. Dewastacja. Nie, ale sprawdzamy w ten sposób, czy nie ma zarażonych, bo chciałbym sprawdzić, a najlepiej, żeby zaczęli biec w moją stronę. W którąś pułapkę na pewno by wpadli. Sporo ich tutaj. No tą widzę oczywiście, spokojnie. A, może tam? A w sumie mieliśmy cały jeden budynek. Całuśki jeden. Być może pełen zapasów, których nie potrzebuję. O, znowu to samo graffiti. Zresztą ten sam motyw graffiti. Dobra, wiem, że nie powinienem. Naprawdę ogarnęli ten teren. Dużo cegieł, dużo pułapek? Dobrze kminie? Skoro tyle do tego, to jakaś pociecha. No, spodziewam się wszystkiego, łącznie z zarażonymi. W sumie głównie zarażonych się tutaj spodziewam. O, ale ławeczki się nie spodziewa. Ile mamy? 30. Na coś to na pewno starczy. Odrzut? Tak jest. Dobra, proszę bardzo. Zmniejszony odrzut. No. Pukafa zaczyna wyglądać. Na mocno zmodyfikowaną, ale nie, ale akurat starczyło. 30 śrubek poszło. No, już by było tak, uwierz mi, już by było w ten sposób. Ja czemu straciłem jeden pocisk? Znowu. A, i w ogóle teraz właśnie dostrzegłem, że widać, ile jeszcze pocisków mogę wystrzelić tym rodzajem tłumika. 3. Cóż, to tak małe, że nie zauważyłem wcześniej. Dobra, zapasów nie mogę. Szkoda. I tutaj trener wali MMA. Ale trenują. Coś. Szmata. No nie mogę podnieść szmaty żadnej. Wystarczających już widocznie. A jej spotkała w swoim życiu. Ej, ale właśnie, stop. Na zewnątrz dużo pułapek, tutaj nie. Czyli ta część była użytkowana. Albo zombiaki myliły fantomy treningowe. Z ludźmi wbiegały. Bum. Po wszystkim, ale tutaj byśmy widzieli kończyny, albo przynajmniej kości. No dobra, niewiele rzeczy tutaj było, tak serio. Ewentualnie te dwie cegły. Nie, pułapki zostawiam. Może mogą mi się przydać. Zwłaszcza, że jakieś złowrogie dźwięki. No serio, aż zasłucham, serio.
niby czysto. Niby. Aha, uj, to byśmy mieli. Nie, dobra, jest tamtej z drugiej strony po prostu. A tutaj nie ma? Nie ma, uff. Dobra, nie będziemy malować tłumika. To na pewno. Tutaj nie aż tak dużo. W sumie ten młotow. No bo o, i teraz już podpalony. I teraz spoko. Teraz mamy pewność, że się zapali, ale. Chwilę wcześniej, tak nie do końca, jakby mokry. Mokra szmata się nie podpali. Chyba, no choć w sumie nasączona benzyną. No pewnie coś tam, ale z problemami. Dobra, antyki czy zwykły meblowy? Nahaha! Bizar zebra? Bizar libra? Czy to będzie miał jakiś związek z zebrą? Oj nie! O matko! To jest kobieta? Tak neutralna bym powiedział. 80 i 100, czyżby coś a la She-Hulk? Barariza? Okej, okay. Jak to, prawie jak to, jak on miał? Bruce Banner. Prawie. Ale nie, to jest jakiś taki spoko, grupy. Kariera naukowa, asystentka doktora Achmana. Przez niego eksperymentów, obrona wczesną i bezpieczną wezmą środka. Aha, czyli tylko siła. No dobra, ciekawa historia. Postać neutralna. A nawet mięśnie na twarzy jej się poprawiły. Czyli uśmiechem, tuleczkami w policzkach mogłaby zgnieść kość. Albo i więcej. Ła, to lepiej się nie uśmiecha, serio. Nie, ale straszny los w sumie. Bo to chyba w jej przypadku było permanentne, a nie tylko w momencie gniewu. Jak Hulk. O, co my tu mamy? Jest jakiś numer. Koniecznie zabierz kopertę do banku przed poniedziałkiem. Kod do 6 ostatnich cyfr numeru telefonu stacji. Stacy! Uznałem, że to łatwiej zapamiętasz. Dobra. Czy gdzieś nie było sejfu, do którego ja nie znałem kombinacji? O. 33 końcówka, dobra. Czyli tamten numer już w całości tym razem. No i po co numer do Stacy, skoro... O, niech się gęś kopnie. Jesteś cała? Tak. Tak. W sumie nie stworzył dużego zagrożenia, ale jeszcze żył. No bo domniemam, że cały numer tutaj trzeba będzie klepnąć właśnie w tym sejfie, chyba. Czyli zagadki niezbytnio oddalone od ciebie. I dobrze, w sumie. Że zagadki. Ciężko to nazwać zagadką. Jak długi jest szyfr? 33 końcówka, ale brakuje mi jeszcze dwóch cyfr. Zobaczmy, przypomnijmy sobie. Coś, co miało miejsce chwilę temu. Tego jeszcze nie sprawdzałem. O, dobra. Ale stop, to czy tam były 2 zera? 5501-33, tak? 5501-33. Mamy to? 5-5. Przypominam. 01-33. Okej. 33. Czy to było to? Trzymamy. Bravissimo. I całe szczęście chyba większość będę mu podnieść. Max na shotguna. A jeszcze nie był testowany nawet. Aha, sobie wymienny magazynek. Nie, już przestraszyłem, że miałem inną broń niż myślałem. No, w takim wypadku shotgun. Koniecznie. Nie, ale serio, stop, jak Max? Cały załadowany do pełna i dwie łuski w zapasie i to jest Max? Ty to nazywasz Maxem? Szczerze, ten klikacz już mógł mnie ugryźć, kurde. Bo raz, żebym pewnie zmarnował jedną łuskę więcej, później jeszcze się uleczył, podniósł na tą apteczkę.
Zapasy, ej nie, dobra, jestem typowym kitraczem zapasów na cięższe, trudniejsze chwile. No ale co zrobić? Dzięki temu, kiedy będę naprawdę potrzebował zapasów, to będę je miał. No pff, nie, strasz to, cholery. No ale dobra, jeżeli chodzi o sklep z antykami, czy jak to napisali, ze starszyzną. Czy tam starzyzną? No nie, no serio, co wybierasz? Przejść jakimś cudem po masce samochodu i po krzakach, czy wejść w Claymura? No. Ach, na oko. Ja dobra, czyli w takim razie pewnie w stronę graffiti. No tak, w sumie. Możliwe, że. Autentycznie, ale się ze. Jak to się stało? Ja tam nic nie widziałem, było tak pięknie. Chyba nie będę musiał jeszcze raz wszystkiego przeczesywać. Dobra, gdzie jest ta pułapka? Bo tej autentycznie nie widziałem. To nie było to. To nie było to z tej strony. Tu coś jest? Czy tak można śmiało rozbrajać pułapki? Bo miałem wrażenie, że eksplodowało coś tutaj, w tym miejscu. Tu. Zwłoki przecież powędrowały tam. O kurde. Jak sobie nie wejdziesz? Nie, w tym momencie się zastanawiam, czy po prostu wszystko, co do tej pory udało mi się wziąć, zostało faktycznie wzięte. Ale wiesz co? No właśnie, ten tekst już leciał wcześniej. Czy my faktycznie musimy przeczesać jeszcze raz pomieszczenia? Ale w takim wypadku strzelba. Nie no, stop. Full amunicji. Czyli w sumie... No właśnie, to powinny być zwłoki klikacza, ale dobra, okej. Okay. Czyli jesteśmy na miejscu. Ta śmierć... nie spowodowała żadnych w sumie negatywnych skutków dla Eli. Wczytany save i tyle. Ale w sumie też nie słyszałem po tej śmierci, żeby Dina krzyczała. Eli, nie! O kurde, też tego nie widziałam. Albo, ale fuch, że to nie ja. No, to znowu wskoczymy. Nie, to akurat chcę zobaczyć. Znaczy, domniemam, że tutaj po prostu tą pułapkę muszę. Na własną rękę przedrzeć. Okej, tam było dużo cegieł i tak dalej. Nie ma co marnować naboi. Ej, ale proszę cię, odsuń się stamtąd, zasuń swoje, bo po pierwsze pierdyknę cię cegłą przypadkiem, a po drugie mogę nie trafić w sznurek. Do cholery. A, tutaj było sporo cegieł. Czyżby ta najbliższa... nie ze mną te numery. Ej, w sumie może bezpieczniej będzie stąd? I łatwiej trafić, w sumie. Może faktycznie bliżej tu. Dobra, i cofnijmy się po tą cegłę jeszcze. Właśnie, wyższość cegły nad butelką. Ej, w sumie... ej, jest dużo plusów, jeżeli chodzi o cegłę na tle butelki, jeżeli chodzi o broń rzucaną. Ale ty jeden plus butelki takiej, którego nie ma cegła, no z cegły nie zrobisz tulipana i nie użyjesz go broni białej. Ale w sumie możesz walnąć cegłą w łeb. Też jakaś zawsze metoda. Nie, dobra, jeszcze kawałeczek przejdziemy. Ale powolutku i delikatnie. Może nie w środku, tutaj raczej nie montowali pułapek. Raczej. Znaczy, będzie przetestować tą strzelbę. Nie, wielu rzeczy nie mogę podnieść, bo już mam max. Kolejny raz nie widziałem. I kolejny raz, no, przydałaby się kamera. Bo ile jestem w stanie opanować dźwięk tak zdrgnięcia ciała i napięcia wszystkich mięśni, no tego nie. Dobra, czyli musimy powtórzyć już cegłą, chyba że krytynka w to wejdzie. Powtórka z rozrywki, dosłownie. No właśnie. No nie, dosłownie, muszę powtórzyć czynności, które wykonałem przed chwilą. Samo w sumie jak Dina teraz. Znaczy mógłbym inaczej, ale stąd poprzednio trafiłem, to czemu nie tym razem. Łeb. Kurde, serio! No, kończą mi się cegły. Nie, dobra, to na szczęście są dwie. No ale abyś teraz była na tyle łaskawa i trafiła, to bym się nie obraził.
Dobra, tutaj idzie sznurek, widzimy go bardzo dobrze, więc tu jest kijek, no kurde. No. Ja dobrze, że te miny nie mają aż takiego dużego zasięgu znowu. Choć w sumie wtedy miałbym sposobne, żeby użyć jednej z trzech apteczek. I jakimś cudem móc znowu zbierać zapasy. Nie, gdzieś tutaj się wysadziłem chwilę temu. A, właśnie, chyba tu. Czyli warto tędy. Jednak. Dobra, masz wszystkiego, to już było. Ja nie widzę szturków tutaj, żeby nie było. Z tamtej strony tak, ale tutaj nie. W sumie może warto się przeczołgać. W sumie może warto. No tylko ostatnio taka akcja się skończyła źle dla Eli. Starożony zeskoczył z góry. Tam widziałem ten sznurek, widziałem, spokojnie. Widziałem tą pułapkę. I tu przed nami też. Przydałby się jakiś królik doświadczalny, zarażony. W sumie, którą bardziej, którą lepiej. Tam jest stacja. Dobra, dobra, uważaj, bo tutaj z kolei pułapek od cholery. W któryś sznurek muszę trafić. No, od razu cegiełki uzupełnione, zresztą sporo ich tutaj. Bo nie tak samo jak pułapek. Ej, te dwie cegły zostawimy sobie na później. Porzucamy sobie trochę delikatnie tutaj, ale to w następnym materiale. Ten już w tym momencie kończę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.